Charles Francis Hanel Chemia Umysłu. Tłumaczenie Wojtek Lucjejewski. Czyta Artur Witek. Część czwarta. Wibracje. Zanim jakiekolwiek środowisko, harmonijne bądź nie, może być stworzone, konieczne jest działanie jakiegoś rodzaju. A zanim jakiekolwiek działanie jest możliwe, musi być myśl jakiegoś rodzaju świadoma czy nieświadoma. A ponieważ myśl jest produktem umysłu, to staje się ewidentne, że umysł jest kreatywnym centrum, z którego przychodzą wszelkie działalności. Nie oczekujmy, że jakieś prawo rządzące nowoczesnym światem biznesu może być zawieszone albo odwołane przez jakąś siłę na tym samym poziomie. Jednak jest aksjomatem, że wyższe prawo może pokonać niższe. Życie drzewa powoduje, że sok się wznosi. Nie poprzez odwołanie prawa grawitacji, ale przez jego przezwyciężenie. Przyrodnik, spędzający większość swojego czasu na obserwacji widocznych zjawisk, stale zwiększa siłę części swojego mózgu odpowiedzialną za obserwacje. Rezultatem jest to, że staje się ekspertem w tym, co widzi i dostrzega błyskawicznie nieskończoną ilość szczegółów w odróżnieniu od jego nieobserwującego kolegi. Osiągnął to przez ćwiczenie mózgu. Umyślnie wybrał opcję powiększenia siły swojego mózgu. W zakresie obserwacji, a więc umyślnie ćwiczył tę cechę, bardziej i bardziej poprzez koncentrację uwagi. I mamy rezultat. Człowiek osiągnął wiedzę obserwacji w dużo większym stopniu niż jego kolega. Ale z drugiej strony można pozostać obojętnym i pozwolić, by delikatna materia mózgu stwardniała i skostniała, aż życie stanie się miałowe i bezowocne. Każda myśl ma tendencję stania się rzeczą materialną. Nasze pragnienia są nasiennymi myślami, które mają tendencję do wykiełkowania, wzrostu, zakwitnięcia i owocowania. Siejemy te nasiona każdego dnia. Jakie będzie żniwo? Każdy z nas dzisiaj jest rezultatem przeszłego myślenia. W przyszłości będziemy rezultatem obecnego myślenia. Budujemy nasz własny charakter, osobowość i środowisko, myślami, które zapoczątkowujemy i którymi się zajmujemy. Myśl szuka własnej rzeczy. Prawo umysłowego przyciągania jest dokładną paralelą prawa atomowego powinowactwa. Prądy mentalne są równie rzeczywiste jak elektryczne, magnetyczne czy cieplne prądy. Przyciągamy te prądy, z którymi jesteśmy w harmonii. Kierunki na mocniejszego oporu są formowane w wyniku ciągłej pracy mózgu. Działalność mózgu wynika z działania zatrudnionych do poszczególnych zadań części mózgu. Utajona siła umysłu jest rozwijana przez ciągłe ćwiczenia. Każda forma jego działania staje się bardziej perfekcyjna przez te ćwiczenia. Ćwiczenia dla rozwoju umysłu prezentują rozmaitość motywów, włączają rozwój zdolności postrzegania. Kultywowania emocji, przyspieszania wyobraźni, symetrycznego rozwoju zdolności intuicji, która, nie mogąc podać powodu, wprawia w ruch albo zakazuje wyboru i wreszcie siła umysłu może być kultywowana przez rozwój moralnego charakteru. Największy człowiek, powiedział Seneka, to ten, który dokonuje prawidłowych wyborów z determinacją nie do pokonania. Największa siła umysłu w takim razie zależy od działań w kanałach moralnych, i dlatego każdy świadomy wysiłek umysłu powinien włączyć moralną konkluzję. Rozwinięta moralna świadomość modyfikuje motywy, zwiększa siłę i ciągłość działania. W konsekwencji dobrze rozwinięty symetryczny charakter wymaga dobrego zdrowia fizycznego i mentalnego. I ta kombinacja tworzy inicjatywę, moc, nieodpartą siłę i nieunikniony sukces. Odkryjemy, że natura stale szuka wyrażania harmonii we wszystkich sprawach. Na zawsze próbuje spowodować harmonijne dostosowanie dla każdego dysonansu, każdej rany, każdej trudności. Dlatego też, gdy myśl jest harmonijna, natura zaczyna kreować materialne warunki, których posiadanie jest konieczne, by utworzyć harmonijne środowisko. Kiedy zrozumiemy, że umysł jest wielką kreatywną siłą, czy może być coś niemożliwego? Czy przy pomocy pragnienia, jako wielkiej twórczej energii, nie możemy zobaczyć, dlaczego pragnienie powinno być kultywowane, kontrolowane i ukierunkowane na nasze życie i przeznaczenie? Mężczyźni i kobiety o silnej mentalności, którzy dominują swoje bliskie otoczenie i często tych daleko od nich, naprawdę emanują prądy naładowane mocą, która przechodząc w kontakt z myślami innych, powoduje, że pragnienia tych ostatnich są w zgodzie z umysłem silnej indywidualności. Wielcy mistrzowie posiadają tę moc w wysokim stopniu. Ich wpływ jest odczuwany daleko i blisko i zapewniają sobie uległość innych, z ich życzeniami przez powodowanie u nich chcenia, by działać z nimi w zgodzie. W ten sposób ludzie silnego pragnienia i wyobraźni mogą i wybierają potężny wpływ na umysły innych, prowadząc ich oczekiwaną przez siebie drogą. Nie byłoby nigdy człowieka, który nie miałby wrodzonej mocy w sobie, by móc sobie pomóc. Osoba, rozumiejąca swoją intelektualną i moralną siłę podboju, zapewni to sobie. To jest prawda, której głodny jest świat dzisiaj. Pragnie, możliwości domagania się, by drzemiąca w nas intelektualna odwaga została wspomożona przez moralną odwagę, która okazale podejmuje się, by dać to nam wszystkim. W każdym człowieku jest boski potencjał. Mówimy o słońcu, że wschodzi i zachodzi, chociaż wiemy, że jest to tylko ukazanie się ruchu. Dla naszych zmysłów ziemia stoi nieruchomo, a przecież wiemy, że szybko się obraca. Mówimy o dzwonie, że jest dźwięczącym ciałem, a wiemy, że wszystko, co dzwon może zrobić, to wytworzyć wibrację w powietrzu. Gdy te wibracje osiągną tempo 16 drgań na sekundę, powodują dźwięk słyszalny w myśle. Umysł może usłyszeć wibracje do 380 tysięcy drgań na sekundę. Gdy ta liczba będzie przekroczona, pojawia się cisza. A więc wiemy, że dźwięk nie jest w dzwonie, jest w naszym własnym umyśle. Mówimy i nawet tak myślimy, że Słońce daje światło, ale przecież wiemy, że po prostu wysyła energię, która powoduje wibrację w eterze w tempie 400 trylionów na sekundę. Powodując falę światła, a więc wiemy, że to, co nazywamy światłem, jest po prostu formą ruchu i jedyne istniejące światło jest doznaniem wywołanym w umyśle przez te fale. Gdy liczba wibracji rośnie, światło zmienia kolor, a każda zmiana koloru spowodowana jest przez krótsze i szybsze wibracje. Chociaż mówimy o róży, że jest czerwona, trawa zielona czy niebo niebieskie, to wiemy, że te kolory istnieją tylko w naszych umysłach. A doznania doświadczane przez nas są rezultatem wibracji światła. Gdy te wibracje są zredukowane poniżej 400 trylionów na sekundę, to już nie odbieramy efektu światła, ale doświadczamy ciepła. Dowiedzieliśmy się więc, że te pozory egzystują dla nas tylko w naszej świadomości. Nawet czas i przestrzeń stają się unicestwione. Czas jest tylko doznaniem następstw. Nie ma przyszłości albo przyszłości za wyjątkiem relacji myśli do teraźniejszości. Dlatego wiemy, że jedna zasada rządzi i kontroluje wszystkim, co istnieje. Każdy atom jest zakonserwowany na zawsze. Jakkolwiek skądś oddzielony, musi nieuchronnie być gdzieś otrzymany. Nie może być zniszczony i istnieje tylko by być użytym. Może pójść tylko tam, skąd jest przyciągany i dlatego potrzebny. Możemy otrzymać tylko to, co damy, i możemy dać tylko tym, którzy mogą otrzymać. Od nas zależy określenie naszego tempa wzrostu i stopnia harmonii, którą powinniśmy wyrazić. Prawa, zgodnie z którymi żyjemy, są zaprojektowane wyłącznie dla naszych korzyści. Te prawa są niezmienne i nie możemy uniknąć ich operacji. Wszystkie wielkie wieczne siły funkcjonują w uroczystej ciszy. Ale to od nas zależy, jak umieścić się w harmonii z nimi i tak wyrazić życie we względnym pokoju i szczęściu. Trudności, brak harmonii i przeszkody wskazują, że albo odmawiamy oddania tego, czego już nie potrzebujemy, albo odmawiamy akceptacji tego, czego wymagamy. Wzrost jest osiągany przez wymianę starego na nowe, dobrego na lepsze. Jest to warunkowe albo wzajemne działanie. Gdzie dla każdego z nas jest kompletny byt myśli. I ta kompletność umożliwia nam otrzymywanie tylko, gdy dajemy. Nie możemy otrzymać czego nam brakuje, jeśli nieustępliwie trzymamy się tego, co mamy. Zasada przyciągania działa, by przynieść nam tylko to, co może przynieść nam korzyści. Jesteśmy w stanie świadomie kontrolować nasze warunki, gdy wyczujemy cel tego, co przyciągamy. I jesteśmy w stanie wyciągnąć z każdego doświadczenia tylko to, czego potrzebujemy dla naszego dalszego wzrostu. Nasza zdolność dokonania tego określa stopień harmonii czy szczęścia, jakie osiągniemy. Zdolność wzięcia dla siebie tego, czego potrzebujemy dla naszego wzrostu, nieustannie się powiększa. Gdy osiągamy wyższe poziomy i szersze horyzonty, im większa jest nasza zdolność uzyskania wiedzy, czego potrzebujemy, tym pewnie spostrzeżemy tego obecność. Do przyciągania i zaabsorbowania. Nic nie może dotrzeć do nas poza tym, czego potrzebujemy dla naszego wzrostu. Wszystkie warunki i doświadczenia przychodzą dla naszej korzyści. Trudności i przeszkody będą się pojawiać do czasu, aż wchłoniemy ich mądrość i weźmiemy z nich niezbędne rzeczy dla naszego wzrostu. To, że zbierzemy, co zasiejemy, jest wręcz matematycznie dokładne. Zyskamy trwałą siłę. Dokładnie w proporcji do wysiłku, jaki jest potrzebny do pokonania tych trudności. Nieubłagane wymagania wzrostu domagają się, byśmy wybierali najwyższy stopień przyciągania tego, co jest perfekcyjnie zgodne z nami. Nasze najwyższe szczęście będzie osiągnięte najlepiej przez nasze zrozumienie i świadomą współpracę z prawami natury. Nasze siły umysłu są często spętane paraliżującymi sugestiami które przychodzą do nas z powodu prymitywnego myślenia o wyścigu i które są zaakceptowane i niekwestionowane. Codziennie otrzymujemy wrażenie lęku, niepokoju, upośledzenia i niższości. To jest wystarczającym powodem, że ludzie osiągają tak mało. Dlatego życie mnóstwa ludzi jest tak jałowe w skutkach. Przecież cały czas istnieją w nich możliwości. Powinni tylko wyzwolić po smak uznania tych możliwości. I zdrową ambicję rozwinięcia się w prawdziwą wielkość. Kobiety prawdopodobnie bardziej niż mężczyźni zależą od tych warunków. Wynika to z ich delikatnej natury i większej podatności, powodując ich większą otwartość na wibracje myśli z innych umysłów, i dlatego, że powódź negatywnych i represyjnych myśli została wycelowana specjalnie do nich. Ale to jest pokonywane. Florence Nightingale pokonała to, gdy zorganizowała od podstaw opiekę pielęgniarską dla żołnierzy angielskich w czasie wojny krymskiej. Clara Barton, szefowa Czerwonego Krzyża, pokonała to, wykonując podobną pracę w armiach Unii. Jenny Lind pokonała to, wykorzystując swoją zdolność zarządzania ogromnymi finansowymi nagrodami, gdy w tym samym czasie zaspokajała namiętne pragnienie jej natury i osiągnęła najwyższy stopień w sztuce muzycznej. Mam długą listę śpiewaczek, filantropek, pisarek i aktorek, które udowodniły sobie ich zdolność osiągnięć w literaturze, dramaturgii, sztuce i socjologii. Kobiety, jak również mężczyźni, zaczynają myśleć samodzielnie. Ubudzili się do koncepcji pokazującej ich możliwości. Żądają od życia, by wyjawiło swoje sekrety, jeśli takowe zawiera. Nigdy w minionym czasie wpływ i potencjał myśli nie otrzymał tak starannych i wnikliwych badań. Kilku obserwatorów uchwyciło wielki fakt, że umysł jest uniwersalną substancją, podstawą wszystkich rzeczy, ale nigdy dotąd ta ważna prawda nie spenetrowała generalnej świadomości ludzi. Wielu umysłów stara się obecnie, by definitywnie puścić w obieg tę cudowną prawdę. Nowoczesna nauka pokazała nam, że światło i dźwięk są po prostu różną intensywnością ruchu, i to doprowadziło nas do odkrycia sił w człowieku, które nie mogły być zrozumiane, aż to odkrycie zostało dokonane. Nowy wiek zaświtał, i teraz stojąc w jego świetle, człowiek widzi coś z tego ogromnego znaczenia życia coś z jego wielkości. W tym życiu jest zarodek nieograniczonych potencji. Można być przekonanym, że możliwości ludzkich osiągnięć są niemierzalne, że granice dalszego marszu. Są nie do pomyślenia. Stojąc na tej wysokości, człowiek odkrywa, że może pobierać nową siłę z nieograniczonej energii, której jest częścią. Niektórzy ludzie wydają się przyciągać sukces, moc, bogactwo, osiągnięcia bardzo małym świadomym wysiłkiem. Inni zdobywają to z wielkimi trudnościami, jeszcze inni zawodzą zupełnie w osiąganiu ich ambicji, pragnień i ideałów. Dlaczego tak jest? Dlaczego niektórzy ludzie realizują swoje ambicje lekko, inni z trudnością, a jeszcze inni wcale? Przyczyna nie mogłaby być fizyczna, gdyż wtedy najbardziej perfekcyjni fizycznie ludzie byliby tymi najlepiej prosperującymi. Różnica w takim razie musi być mentalna, musi być w umyśle. Stąd umysł musi być tą kreatywną siłą musi powodować jedyną różnicę między ludźmi. To umysł w takim razie pokonuje środowisko i każdą inną przeszkodę na drodze człowieka. Kiedy kreatywna siła myśli będzie w pełni zrozumiała, to jej skutek wyda się wspaniały. Takie rezultaty nie mogą jednak być zapewnione bez właściwego stosowania, pilności i koncentracji. Prawa rządzące w umysłowym i duchowym świecie są równie stałe i nieomylne, jak w świecie materialnym. By w takim razie zapewnić oczekiwane rezultaty, jest konieczne, by znać to prawo i je przestrzegać. Odpowiednia zgodność z tym prawem spowoduje upragnione rezultaty, z niezmienną dokładnością. Naukowcy mówią nam, że żyjemy w uniwersalnym eterze. Jest on w sobie bezkształtny, ale jest podatny i formuje się wokół nas, w nas i w naszym otoczeniu, według naszych myśli i słów. Ustawiamy to do działania naszym myśleniem. A to, co manifestuje się dla nas obiektywnie, jest tym, o czym myślimy albo wypowiemy. Myśl jest zarządzana prawem. Powodem naszego braku wiary w manifestację myśli jest brak zrozumienia. Nie zrozumieliśmy, że wszystko funkcjonuje w dokładnej zgodzie z określonym prawem. Prawo myśli jest równie określone jak prawo matematyki, prawo elektryczności czy prawo grawitacji. Jeśli zaczniemy rozumieć, że szczęście, zdrowie, sukces, pomyślność i wszelkie inne warunki czy okoliczności są jej rezultatem, a te rezultaty są tworzone myśleniem, świadomym czy nieświadomym, to musimy zdać sobie sprawę z wagi roboczej znajomości praw zarządzających myślą. Ci zdający sobie sprawę z mocy myśli znajdują się w posiadaniu najlepszego, co życie może dać. Konkretne rzeczy wyższego rzędu staną się ich i te wzniosłe rzeczywistości są tak utworzone, by mogły stać się namacalnymi częściami codziennego, osobistego życia. Zrozumieją świat wyższej mocy i utrzymają tę moc, ciągle pracując. Ta moc jest niewyczerpalna, bezgraniczna i będą w związku z tym prowadzeni od zwycięstwa do zwycięstwa. Przeszkody wydające się nieprzezwyciężone, Będą pokonane. Wrogowie zmienią się w przyjaciół, warunki będą pokonane, elementy przekształcone, zły los zwyciężony. Podaż jest niewyczerpana, a popyt może być dokonywany według jakichkolwiek linii, których możemy pragnąć. Jest to mentalne prawo popytu i podaży. Nasze okoliczności i środowisko są formowane naszymi myślami. Prawdopodobnie tworzymy te warunki podświadomie. Jeśli nie są one satysfakcjonujące, lekarstwem jest świadomie zmienić nasze umysłowe nastawienie i zobaczyć, jak nasze okoliczności dostosują się do nowych umysłowych warunków. I nie jest to nic nadprzyrodzonego, przeciwnego, jest to po prostu prawo istnienia. Myśli, które mają swoje korzenie w umyśle, na pewno wyprodukują owoce ich rodzaju. Największy intrygant nie może zbierać winogron z ściernia albo fiks zostu. By poprawić nasze warunki, musimy wpierw poprawić samych siebie. Nasze myśli i pragnienia będą pierwsze, które pokażą poprawę. Brak znajomości praw wibracji to jak być dzieckiem bawiącym się ogniem albo człowiekiem manipulującym potężną substancją chemiczną bez wiedzy o ich naturze i relacjach. Jest to prawdziwe uniwersalnie. Ponieważ umysł jest tą wielką przyczyną, która produkuje wszystkie warunki w życiu kobiety i mężczyzny. Oczywiście, umysł kreuje negatywne warunki, również chętnie jak te sprzyjające. I gdy my, świadomie bądź podświadomie, wizualizujemy każdy rodzaj braku, ograniczenia i dysonansu, kreujemy te warunki. Wielu z nas przez cały czas czyni to podświadomie. To prawo, jak i każde inne prawo, jest niezależne od osób, a funkcjonuje stale i niemiłosiernie przynosi każdemu dokładnie to, co utworzył. Innymi słowy, co człowiek zasieje, to zbierze. Arthur Brisbane mówi: Wszystkie osiągnięcia człowieka wynikają z pracy jego myśli. Porównajcie ducha i myślenie geniusza muzyki i dźwięki wydawane przez instrument muzyczny. Instrument jest dla muzyka tym, czym jest mózg człowieka. Dla ducha inspirującego myśli. Niezależnie jak wielki jest muzyk, to dla ekspresji jego geniuszu musi polegać na instrumencie, który urzeczywistnia ją w fizycznym świecie poprzez fale dźwięków wywoływane w materialnej atmosferze, uderzając nerwy przenoszące muzykę do mózgu. Dajcie Paderewskiemu rozstrojone pianino i da Wam tylko dysonans i brak harmonii. Albo dajcie Paganiniemu największemu skrzypkowi, który kiedykolwiek żył. Rostrojone skrzypce i pomimo jego geniuszu usłyszycie tylko ohydne, nieprzyjemne dźwięki. Duch muzyki musi mieć prawidłowy instrument dla swojej ekspresji. Duch, który inspiruje myśl, duch człowieka, musi mieć właściwy mózg dla swojej ekspresji. Im bardziej skomplikowany i wysoce rozwinięty instrument, tym bardziej nieprzyjemne dla ucha będą rezultaty, gdy ten instrument jest rozstrojony. Między istotami ludzkimi, rozstrojony, wysoce rozwinięty mózg, na przykład obłąkane majaczenia geniusza jak niczego, z jego załamaniem nerwowym, jest nieskończenie bardziej bolesny i szokujący niż w wypadku człowieka z umysłem porównywalnie słabym i prostym. Nasze umysły są tak mało przyzwyczajone, by zajmować się abstrakcją. Żyjemy tak bardzo w materialnym świecie. Martwe przedmioty tak wiele dla nas znaczą, że wielu ludzi żyje i umiera. Zupełnie nie myśląc o duchu, a przecież duch jest jedyną realną rzeczą we wszechświecie. A myśl jest wyrażeniem ducha pracującego przez bardziej lub mniej niedoskonały mózg ludzki. Pomyśl przez jakiś czas szczerze o naturze i tajemniczej mocy ducha. Nie ma bardziej inspirującej, fascynującej i zdumiewającej myśli. Rozważcie wodospady Niagary z ich olbrzymią siłą ogromny, poruszający mechanizm, oświetlone miasta. Błyszczące ulice, jeżdżące samochody. Wszystko pozornie dzięki mocy niagary. Ale to nie tak bardzo ta siła w rzeczywistości, jak duch wyrażony myślą człowieka. To duch ujaźni niakarę. To duch przeniósł siłę wodospadów do odległych miast. Jednak ten duch nie ma kształtu, ciężaru, wymiaru, koloru, smaku czy zapachu. Gdy spytacie kogoś, co to jest duch, to on odpowie że jest niczym, gdyż nie zajmuje miejsca. Nie może być widziany czy odczuwany, ale jednocześnie musi odpowiedzieć, że duch jest wszystkim. Świat istnieje tylko dlatego, ponieważ widzimy go oczami ducha. Nerw optyczny robi zdjęcie, wysyła je do mózgu i duch widzi to zdjęcie. To był duch działający na mózg Kolumba i przez niego na innych, który zaprowadził pierwszy statek do Ameryki. W wyniku bardziej i bardziej rozwiniętego mózgu, na który działa duch poprzez myśl, człowiek ze swoich warunków barbarzyństwa rozwinął się do obecnego, względnie wysokiego stopnia cywilizacji. I ten sam duch, pracujący w przyszłych wiekach poprzez mózgi, nieskończenie wyższe w stosunku do tego, co obecnie widzimy, ustali prawdziwą harmonię na tej planecie. Jednak wiesz, że duch istnieje i to jesteś ty, i że ten duch ożywia ciebie. Podnosi ciebie, gdy upadasz, inspiruje ciebie do sukcesu i pociesza ciebie w niepowodzeniu i nieszczęściu. Bez niego nie byłoby nic w życiu, a ty nie różniłbyś się od kamienia na polu czy manekinów na wystawie sklepu Krawickiego. Porównaj ducha z materialnym światem, tak jak go widzisz, z geniuszem, który mieszka w mózgu wielkiego malarza i z pracami, które ten malarz musi zrobić. Każdy posąg, obraz i kościół, który stworzył Michał Anioł, już istniało w jego duchu. Ale duch nie mógłby być zadowolony z tego istnienia. Musiał się wizualizować, musiał zobaczyć siebie stworzonego. Duch tylko wtedy zupełnie żyje, gdy zobaczy swoją refleksję w świecie materialnym. Cała miłość matki jest w duchu kobiety, ale uzyskuje pełną egzystencję, gdy matka trzyma dziecko w swoich ramionach i widzi w rzeczywistości w ciele i krwi istotę, którą kocha i którą stworzyła. Wszystkie osiągnięcia największych ludzi są na początku zamknięte w nich. Duch tych ludzi może dojść do pełnej realizacji, tylko gdy działając poprzez mózg i wyrażając przez myśl, dokona stworzenia. Wiemy, że wszystkie użyteczne dokonania są rezultatem zdrowej myśli. Jeżeli uświadomimy sobie, że myśl jest wyrażana duchem, to mam obowiązek dania temu duchowi najlepszej możliwej ekspresji, do której jesteśmy zdolni, by miał najlepszą możliwą szansę. Mieszkając w naszych niedoskonałych ciałach i wyrażając się poprzez nasze niedoskonałe umysły. To jest inspirujące uświadomić sobie, że ludzie na tej Ziemi, stopniowo się doskonaląc, będąc mniej zwierzętami, a bardziej duchowymi, poprzez przemijające wieki, są przeznaczeni, by rozwijali w ich fizycznych ciałach instrumenty zdolne do prawidłowego interpretowania ducha, który nas ożywia. Ludzie stają się doskonalsi z pokolenia na pokolenie, to wiemy. Ta poprawa wynika z uczucia ojców i matek do siebie i do swoich dzieci. Nasza rasa 100 tysięcy lat temu składała się z podobnych do zwierząt stworzeń z wielkimi wystającymi szczękami, ogromnymi zębami, małymi cofniętymi czołami i ochytnie ukształtowanymi ciałami. Stopniowo poprzez wieki zmieniliśmy się. Zwierzęcość stopniowo zniknęła. Prognatyczna twarz człowieka wyokrągliła się. Szczęka wstąpiła, Czoło powiększyło się, a za czołem, stopniowo dzięki oddaniu i cierpliwej pracy kobiet, rozrósł się mózg, który ostatecznie pozwolił na przyzwoite i odpowiednie wyrażenie ducha. Duch i myśl są identyczne w takim sensie, że geniusz muzyka i grana przez niego muzyka, którą słyszycie, są identyczne. W muzyce dźwięk reprezentuje i interpretuje duch muzyka, a ta interpretacja jest dokładnością, jej dokładność zależy od orkiestry, skrzypiec albo pianina. Gdy te instrumenty są rozstrojone, to nie służycie geniusza muzyki, ale złą jego interpretację. A z naszymi ludzkimi mózgami, w większości rozstrojonymi, w większości niezdolnymi do ekspresji czegokolwiek, poza najzwyklejszym, najsłabszym odbiciem prawdziwego życia duchowego, mamy jak dotąd bardzo małą harmonię. Przez udoskonalony mózg człowieka, duch kosmiczny którego każdy z nas jest świadomym atomem, wypowie się wyraźnie, i wtedy ta Ziemia, malutki zakątek wszechświata, będzie prawdziwie harmonijna, rządzona przez ducha, wyraźnie wyrażona i w pełni podporządkowana. Kosmiczny duch może, i często to robi, działać przez mózg kogoś innego. Wielu ludzi wydaje się wykonywać coś bardzo cudownego, gdy w rzeczywistości inny człowiek, inny umysł, niewidoczny w tej pracy, ale właściwie pracujący wpływa na to. Możecie widzieć sprzedawcę, edytora, robotnika, inżyniera, architekta czy inny rodzaj człowieka zaangażowanego w jakiś rodzaj pracy, widocznie dokonując coś wspaniałego. Jednak on nie robi wszystkiego. Niewidzialna siła, inny człowiek, inny mózg, a może mały człowiek z wielką głową, niewidoczny dla nas, dokonuje tego. Każdy z nas bez wyjątku. Jest ciągnięty albo popychany przez jakąś niewidzialną siłę. To może być człowiek z biura, zwykle niewidoczny. Może to być kobieta w domu dająca dobry przykład, dająca inspirację mężczyźnie w pracy, i siłę jakiej nikt inny nie mógłby dać. Może to być rodzicielskie uczucie, umożliwiające zrobić dla dziecka to, czego nie zrobiliby dla siebie. Bardzo często jest to siła, która dawno zniknęła z ziemi. Ojciec czy matka, których energia i inspiracja uporczywie powoduje w życiu syna, że osiąga w pracy to, czego by nigdy nie dokonał z własnej woli. Zasada przyczyny i skutku jest tak absolutna i niezmienna w niewidocznym świecie myśli, jak w widzialnych i materialnych sprawach. Umysł jest mistrzowskim tkaczem, tak dla wewnętrznej tkaniny charakteru, jak i dla tkaniny okoliczności.